Kuska robi B, krówka robi mu, kloc, koza robi i ha. Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś, tak jest, zgadza się, choć pewnie większość z was tego nie wie, mamy 99 odcinek na tym kanale, moi drodzy. Tak jest, tak szybko to zleciało, tak szybko zleciał ten rok właściwie. Ale o jutrzejszym specjalu nie mówmy, nie, o jutrzejszym możemy sadzić, o następnym odcinku, o specjalu na setny odcinek tego kanału nie mówmy dziś, o tym usłyszycie na setnym odcinku na tym kanale, moi drodzy. Dziś pambao, klocki, które dostałem od Maciek i Klocki na właśnie urodziny kanału, mojego bazowego kanału z klockami Lego. Wysłał mi on takie oto kolcuszki, oczywiście i tak się cieszę, bo tutaj żadnym klocem nie gardzę, a szczególnie na tak rozwojowym kanale, jakim jest WTF Kloc, moi drodzy. Eko Farm, no eko jak nie wiem, no normalnie traktor na panel słoneczny, bambao, są to klocki, które wyglądają w miarę porządnie, w miarę spoko. Mój pies kopie aż w fotelu, to znaczy, że musi być naprawdę fajnie. Przede wszystkim wygląda to ok, a to już jest dobry, wiecie, znak, dobry początek. Mamy z tą nawet reklamę, spójrzcie, jak rozwinięta jest seria Eco Farm. No, jeżeli ktoś jest fanem farmingu, no to myślę, że może być zadowolony. Teraz pozostało moje tylko najważniejsze pytanie, jak to wygląda jakościowo. Ceny wam niestety nie podam, bo tak jak mówię, dostałem to w prezencie od Maćka, nie napisał cen, ale myślę, że tutaj łatwo da się to nawet na Allegronie czy innym portalu aukcyjnym znaleźć. Karton ok, solidny, grubiutki, pierwsze zaskoczenie im plus. Worek ok, taki trochę jak z Happy Meala, ale ok, jak najbardziej. 115 aż klocków mamy tutaj. Pierwsze niemiłe zaskoczenie i to podwójnie niemiłe zaskoczenie. Po pierwsze, bo naklejki, po drugie, bo spójrzcie, tak jest, one były tak w oryginale. No czy to wpłynie na jakąś ich trzymalność się klocków? Zobaczymy. No niestety tak czy siak mówię, naklejki już tutaj są i to jest złe. Przepraszam, mam takie pytanie, czy 8586 to jest numer, to jest naklejka? Czy numer zestawu? Wygląda, że to jest numer zestawu, bo nie widzimy tam nic przerwanego. Dobra, zobaczymy, jak to będzie prezentowało. Jak na 115 klocków, to nie wygląda to na aż tak dużo. Mamy tu jeden woreczek z hipeczkiem. Na hipeczka jestem bardzo ciekaw. Drugi taki woreczek, no i tutaj jeszcze ten duży. Nie wygląda na tak dużo, ale mam też kilka ciekawych rozwiązań, to na pewno. Czekajcie. Worek aż zbyt solidny, moi drodzy, aż zbyt. Ja musiałem zębami to rozszarpywać, jak pewnie słyszeliście. Mega ciekawe, a jeszcze woreczku woreczek. Mega ciekawe rozwiązanie, spójrzcie, z akcesoriami. No cóż, ciekawe, tak jak takie, wiecie, żołnierzyki czy coś inne wyciskane kiedyś były. No cóż, ciekawe, mamy świnkę, krówkę i tak dalej. Tu mamy jeszcze jakieś woreczki, o na szczęście tu ma, naprawdę, bardzo solidny worek. Póki co, no, poza naklejkami, ale oczywiście Lego też mają naklejki, więc nie przeczymy. Same pozytywne zaskoczenia, nawet z tymi woreczkami, które są bardzo solidne. Bambao na pewno chyba nie, znaczy na pewno chyba, raczej nie są klockami, nie mówię teraz dlatego, że dotknąłem je, tylko po prostu tak mi się wydaje, bo inaczej bym już je wcześniej pewnie miał. Nie są klockami, które są za grosze, wiecie, to nie są też miliony, ale to nie są też grosze, to na pewno, więc raczej są klockami takimi, powiedzmy, ciut droższymi. Uwaga, jakość. Jakość ok, moi drodzy, nawet nie wiem, czy nie twardsze to jest o Lego. Pełne detalowości, pełne ok, nie widzę żadnych tu wyjść, wiecie, że coś wystaje, jakiś plastik czy coś. Jakość, mówię, jak najbardziej spoko. Jak najbardziej spójrzcie, to na fotelu mamy takie odbite na tym, nie? Ciekawe, na oparciu rzeczy. Jakość, porównam to szczerze tak do Kobi, o, do Kobi bym to porównał, czyli jest jak najbardziej ok. Klocek wchodzi, klocek wychodzi, ok. Wygląda to, moi drodzy, mocno obiecująco, mocno obiecująco. Klocek jest porządny, jest fajny, mówię, jak Kobi, bardzo porównałbym go do Kobi, czyli ciut słabszy niż Lego, nie na tyle, by było to aż jakoś mega zauważalne, choć rzeczywiście jak wezmę tego i tego do ręki, to wyczuję raczej różnicę, ale jest jak najbardziej ok. Przyjrzyjmy się jeszcze w takim razie tak ważnym rzeczom jak YouTube. Tak jest, jesteśmy na YouTubie, ależ YouTube-ocepcja, nie? Zapraszam, żeby wejść na ich stronę. Wow, mają stronę, to również się ceni, może kiedyś wejdziemy. Mamy tutaj prezentację innych zestawów, innych serii właściwie. Tutaj ich historie, znaczy ich hipki. No wygląda, moi drodzy, naprawdę to obiecująco. Ciut mniej obiecująco wygląda to, że mamy instrukcję w dwóch częściach. No naprawdę trzeba było to aż tak rozdzielać. Chyba nie, no ale dobra, rozdzielili, co zrobimy, jakość papieru na, nie no, Kobi. Moim zdaniem to po prostu naprawdę firma, która bardziej chyba od Kobi
zżyna w cudzysłowie jakość, zżyna od nich instrukcję, nawet sam fakt jest tak samo pokazywany, tylko to co mam dołożyć w tej sekundzie. Jak najbardziej instrukcja ok, a papier świetny, głupio przyznać, lepszy niż w Lego nawet, moi drodzy, twardszy. Nie czuć, że tak łatwo gdzieś tam się zniszczy, również tu przyczepa. Nie traćmy czasu, oczywiście my go zespoilbuildujemy na waszych oczętach teraz, bo zazwyczaj tak robimy na tym kanale, że spoilbuildujemy wszystko tutaj. Czego nie robię na moim bazowym kanale z klockami Lego u Klockozaura, to robię właśnie sobie tutaj, moi drodzy. Nie traćmy czasu, bo już 5 minut minęło, a my jeszcze nic sensownego nie zrobiliśmy. Nie no, żart właśnie zrobiliśmy, powiedzieliśmy, że klocki są spoko. Ale zbudujmy to i przekonajmy się jeszcze na pewno, jak wygląda cały zestaw. No i moi drodzy, cały gotowy zestaw prezentuje się w taki oto sposób. No i mówię teraz jego części składowe. Widzicie, speedbuild był dość długi, tak wyłączyłem go na czas naklejania naklejek. Swoją drogą nie nakleiłem wszystkich naklejek, tutaj sobie te kopaki zostawiłem. Zaraz powiem, moi drodzy, dlaczego. Elementy, których jeszcze nie pokazywałem, ale dobra, zacznijmy sobie od minusów. Moi drodzy, ogromny dla mnie minus jest taki, że na przykład zostały mi trzy klocki i nie wiem właściwie po co one mi zostały. Nie widzę dla nich żadnego zastosowania, aczkolwiek chyba, że chodzi o to, żeby tutaj jeszcze może o... Ale chyba tego nie ma tutaj nawet na obrazu. Nie, jest! Dobra, to czy to było w instrukcji swoją drogą? Czy to było w instrukcji? Nie było, moi drodzy, tego w... Nie, było. Dobra, było w instrukcji, nie widziałem. Moja wina w takim razie. Dobra, ale nawet nie mam pojęcia, co to jest ten klocek w takim razie. Co ten klocek ma
symbolizować, dla niego już nie widzę żadnego zastosowania, żadnej roli. Tu faktycznie jeszcze bardziej to ładnie wykończyło nam tutaj ten pojazd. W zestawie, jak zacząłem, otrzymujemy krówkę oraz kózkę. Klocki są naprawdę bardzo solidne, ciężkie, fajne. Czuć, że to jest kawał plastiku wypełniony plastikiem, a nie pusty w środku. Wygląda to również w miarę ok. Domalowane jest naprawdę fajnie. No i naprawdę tutaj nie ma się czego wstydzić, jeżeli będzie stało to na półce. Również z kozą, która jakaś pokędzierzona jest i tak dalej, malutka, ciut lżejsza, ale tak jak mówię, słychać, że to jest pełny plastik, a nie jakaś pusta wydmuszka. No i co tu dużo gadać, mówię, kózka robi B, krówka robi mu, kloc, koza robi iha. Ponieważ to jest, moi drodzy, bardzo dobry zestaw, bardzo dobre klocki. Jakościowo to już wiedzieliśmy, że są świetne, natomiast całość jest super. Jeżeli mamy już zacząć od minusów, bo od czegoś trzeba zacząć, no to faktycznie gdzieś tam ten hipek również wygląda słabo. Jest tu kilka minimalnych niedoróbek, ale na przykład to, że tu trzeba cały dach zdemontować, dopiero go wyjąć i tak dalej. Ale czyż dzisiaj Lego nie jest pozbawione większej ilości, często nawet niedoróbek? No jest, moi drodzy, bo i również to, że tu mamy naklejkę w ten sposób naklejoną na przedzie. Natomiast, więc nie możemy tego rozbudować. Natomiast, jeżeli nie chcemy tego rozbudować, to nikomu to nie przeszkadza. Moi drodzy, poza tym klocki są bardzo dobre. Wchodzą, wychodzą z siebie idealnie, bym powiedział. Nie jest to ani, może minimalnie naprawdę zbyt ciężkie, jeżeli w którą stronę miałbym już zdecydować, ale to dobrze. Nie jest to tak jak inne playtajwy czy coś, naprawdę trzeba złożyć siły i paznokcie człowiek łamie na tym. Więc jest jak najbardziej ok. Wygląda to jako całość też spoko. Naprawdę prezentuje się to, no jak porządna podróbka po prostu klocków Lego, aczkolwiek myślę, że warto zaznaczyć, że oficjalnie uważam, że Banbao nie jest podróbką klocków Lego, a też pełnoprawnymi klockami, jak chociażby Kobi czy kilka jeszcze innych firm, które faktycznie idą w swoją stronę i robią to po prostu dobrze, czy to jakościowo, czy wizerunkowo, wyglądowo, wszystko tu po prostu gra. Konstrukt też jest ładny, mówię, nic tu nie odpada, nic się nie dzieje, absolutnie trzyma się to kupy. Nawet te elementy, właśnie które bałem, że jak je wyłamę z tamtego plastiku, coś się tu stanie złego, spójrzcie, nic się złego nie stało.